Nastały trudne czasy, trudne chwile związane z wojną na Ukrainie. Osoba dobrze mi znana, mieszka od paru lat w Opolu, na Ukrainie mieszkała w Kiersoniu, w mieście, które zostało zajęte przez okupanta. Żyć trzeba dalej. Po Belonadzie często udajemy się na łowisko specjalne świniobudy. Tu jest obiekt, w którym śpimy. Tu jest małe pomieszczenie na grilla. A to jest takie bardzo ładne małe jeziorko. My najczęściej łapiemy z tego miejsca obok pomostu. A więc startujemy. Kierunek łowisko specjalne świniobudy. Ładny spacerek przez ziemię kaszubską. Niech mi ktoś powie, że ziemia kaszubska jest brzydka, nie jest, jest piękna. Tyle zieleni. Nowe domy. Dotarliśmy do świniobudów, czy do świniobud, ale te niestety przywitały nas deszczem. Zdążyliśmy tylko z samochodu wyciągnąć bambetle. Jesteśmy nad jeziorkiem, jesteśmy w Domciu. No, ale niestety deszczyk. Mamy na zmianę. Raz deszczyk. Innym razem śliczne słoneczko, które w tej chwili właśnie znowu wyszło i w pełnej krasie nas tutaj dogrzewa. Po to, żeby wyciągnąć jazia, leszcza, karpie, jesiotry, no i co tam się jeszcze poszczęści. Uciechy co nie ma dzisiaj.